Czy słyszeliście o Drodze Królewskiej? Na pewno w Warszawie, ale czy słyszeliście, że była też taka w Krakowie? Nie mylcie oczywiście z ulicą Królewską, która jest blisko. Plac Matejki, oprócz tego, że jest otoczony pięknymi kamienicami dookoła, ma w sobie jeszcze jedną szczególną rzecz, a na samym centrum jest pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem. Udajemy się teraz w stronę ulicy Floriańskiej. Po drodze oczywiście miniemy Barbakan i dalej wzdłuż w kierunku rynku. Jak już wcześniej wspominałem, Barbakan, a przede mną jest Brama Królewska przy ulicy Floriańskiej. Czyli jestem w dobrym miejscu na trasie traktu królewskiego. Czym w ogóle był trakt królewski, dowiecie się w dalszej części materiału. Na ulicy Floriańskiej możecie zaobserwować bardzo ładną zabudowę Starego Miasta, która tak naprawdę została utrzymana w bardzo dobrym stanie. Tłumy turystów, po prawej dorożkarze, czyli jesteśmy już na rynku głównym w Krakowie. Się obrócę, kościół mariacki z całej swojej okazałości. O, tak było najlepiej mi się wydaje. Po prawej oczywiście sukiennice, które Wam później pokażę. I także pomnik Adama Mickiewicza. Udajemy się dalej. Szlak uroczych monarszych wjazdów koronacyjnych, pogrzebowych pochodów oraz procesji rozpoczynających się na placu Matejki, prowadzących przez bramę i ulicę Floriańską, rynek główny oraz ulicę Grodzką i Kanoniczą do Zamku Królewskiego na Wawelu. Centralne miejsce rynku zajmują sukiennice, rzadko spotykany przykład średniowiecznej hali targowej do dziś służącej celom handlowym. Rynek jest jednym z największych średniowiecznych placów Europy. W gotyckiej bazylice mariackiej natomiast znajduje się dzieło Wita Swosza, drewniany ołtarz z XV wieku. Z wyższej wieży kościoła co godzinę grany jest hajnał. Ulica Grodzka przecina Plac Dominikański, który już za moimi plecami. No i udajemy się tak naprawdę do końca tej ulicy. Będzie jeszcze jedna ulica do przejścia. I wtedy już będziemy na miejscu, na Wawelu. I teraz jest zrobiony taki drobny myk, bo nie możemy iść do końca ulicą Grodzką. Znaczy w sumie moglibyśmy, tak? Ale nie jest to trakt królewski. Musimy skręcić na skrzyżowaniu z ulicą Senacką, więc skręcamy. I powiem Wam, że tu jest naprawdę bardzo ładna zabudowa Starego Miasta. Jeszcze jest taka, bym powiedział, trochę może zaniedbana, ale daje jej to taki większy urok. I dochodzimy do ulicy Kanoniczej. Skręcamy w lewo. Dalej byśmy praktycznie, z tego co się orientuję, nigdzie nie doszli, bo tam się ulica kończy. I już ulicą Kanoniczą udajemy się w kierunku Wawelu, który już zresztą widzę. No, powiem Wam, że naprawdę spoko. I teraz tak, mogliśmy jeszcze iść kawałek ulicą Grodzką i skręcić w prawo na placu Świętej Marii Magdaleny i też byśmy się znaleźli na ulicy Kanoniczej, ale idąc Kanoniczą, tak jak Wam powiedziałem, plac Marii Magdaleny miniemy po lewej stronie. Uliczka jest bardzo fajna, jest kręta, mała i z naprawdę bardzo atrakcyjną, starą zabudową miasta. I teraz Wam pokażę, tu gdzie się kończy ulica Kanonicza. Zaczyna się już z Górze Wawelskiej. Jest to bardzo mała ulica, nie ma zbyt dużo numerów. Udam się pod zamek i tam już będzie można skończyć całą naszą dzisiejszą wycieczkę.
Dobra. I teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego nagrałem ten odcinek? Dlatego, że jak wpiszecie w internet zapytanie o Drogę Królewską Trakt Królewski, to wyświetla się odpowiedź z Drogą Królewską w Warszawie. Dopiero trzeba napisać Droga Królewska w Krakowie, że to nas interesuje. Wyświetla się jako drugi bardzo fajny artykuł, który opisuje całą drogę, plus to, co możecie tak naprawdę fajnie zwiedzić, czyli większość rzeczy, które Wam pokazałem w dzisiejszym nagraniu. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, udostępnienia tego filmu. Nie zapomnijcie też o kciuku w górę.